Dzisiaj w naszym studiu Wszechnicy witamy młodego absolwenta Politechniki Warszawskiej. Możesz powiedzieć coś więcej o sobie? Witam, nazywam się Daniel Lipiński. Pochodzę z Siedlec, z miejscowości około 100-tysięcznej, 100 km na wschód od Warszawy. Skończyłem Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej z dyplomem magistra inżyniera energetyki i pracuję w tym momencie zawodowo już 4. rok. To już sporo czasu minęło, a chciałabym się Ciebie zapytać o absolutne początki Twojej decyzji wybrania tego akurat kierunku. Tak naprawdę trochę przypadkowo, trochę z wyboru świadomego. Kiedy, nie wiem, byłem na trzeciej klasie liceum, szukałem miejsca dla siebie gdzieś tam później już na studia, bo wiedziałem, że pójdę na studia wyższe i wiedziałem, że to będą studia techniczne. Byłem w liceum w moim mieście rodzinnym w klasie matematycznej, zresztą wybrałem tą klasę właśnie ze względu na to, że chciałem później studiować na uczelni technicznej. I przeglądając gdzieś tam na jakiś przewodnik po uczelniach wyższych, no, trafiłem właśnie na Wydział MEL na Politechnice Warszawskiej. Zresztą wybór tej Warszawy był dosyć naturalny ze względu na dobre połączenie komunikacyjne, bliskość tego miasta z moim rodzinnym domem. I zauważyłem bardzo ciekawy kierunek w tym przewodniku, który mnie zainteresował. I tak sobie pomyślałem, że chętnie bym sobie właśnie zaczął studiować ten właśnie kierunek, a nie inny. No później się to troszeczkę inaczej potoczyło, bo po namowach brata, który już studiował, starszego brata stryjecznego, który już studiował w Warszawie, namówił mnie na zdawanie na jednak Wydział Elektroniki. W tym momencie i zresztą wtedy też był to najbardziej prestiżowy wydział na Politechnice, a że ja byłem w klasie, gdzie informatyka była dosyć mocno nacisk kładzie na informatykę, to uznałem, że sobie poradzę i spokojnie będę tam mógł zdawać. No ale rzeczywistość okazała się trochę inna, bo zabrakło mi kilkudziesięciu punktów, żeby się dostać wtedy na Wydział Elektroniki. Kolejnym moim wyborem zaznaczonym w karcie wyboru kolejnych kierunków był MEL. I tak ostatecznie wylądowałem na MEL-u, tam gdzie chciałem być na początku. Czy musiałeś włożyć dużo wysiłku w to, żeby zdobyć te punkty? To było tak, że oczywiście no, matematyka była na dosyć dobrym poziomie, muszę przyznać, u mnie w liceum, szczególnie w klasie matematycznej, tam gdzie ja się uczyłem. Natomiast no, ona była niewystarczająca do tego, żeby się dostać na studia. Jeszcze ja byłem tym ostatnim rocznikiem, który zdawał tę starą maturę i były jeszcze egzaminy wstępne na wyższe uczelnie. Między innymi na Politechnikę to był egzamin z matematyki i z fizyki. Na lekcjach praktycznie realizowaliśmy program, też nawet w czwartej, ostatniej maturalnej klasie realizowaliśmy program, który nas przygotowywał do matury, natomiast nie było w ogóle słowa ani w ogóle lekcji poświęconych tym zadaniom czy tym testom, które będą później na egzaminie wstępnym. Więc też poszedłem za radą starszego brata, który już studiował na Politechnice i wybrałem kursy przygotowawcze dodatkowe, na które jeździłem przez praktycznie całą klasę maturalną, przez cały rok w weekend, w sobotę na Politechnikę. Jeździłeś z Siedlec do Warszawy? Tak, jeździłem z Siedlec do Warszawy. Jeździłem z Siedlec do Warszawy pociągiem w każdą sobotę, cały dzień, 4 godziny matematyki i 4 godziny fizyki. Taki był mój cel, żeby studiować na Politechnice, żeby były to studia, które założyłem sobie, że jeżeli już będę wkładał wysiłek w to, co będę studiował, to żeby później gdzieś tam jakieś to profity przyniosło dla mnie, tak? Żeby nie był to stracony czas w cudzysłowie. Więc założyłem sobie, że jeżeli już, to Politechnika i jeden z lepszych wydziałów na tej Politechnice.
no Mel okazał się być takim wydziałem, ale tego dowiedziałem się już później na studiach, bo no, nie mogłem tego wiedzieć wcześniej. Czy dużo wysiłku włożyłem w to? Bardzo dużo. Bardzo dużo wysiłku w to włożyłem. Studiowanie przeciągnęło mi się trochę niż te ramowe 5 lat. Głównie ze względu, że zacząłem pracować już w czasie studiów, na czwartym roku, ale też specyfika kierunku, który wybrałem, czyli energetyki, definiował to, czy gdzieś tam determinował to, że musiałem po prostu no, dosyć z pracy włożyć w zdobywanie tej wiedzy. Oprócz tego wysiłku dostania się na studia, jeszcze trzeba sobie zorganizować pobyt. Naturalnym był wybór akademika na samym początku, na pierwszym roku, bo była to najtańsza tak naprawdę opcja mieszkaniowa w Warszawie. Nie miałem też jakichś znajomych w Warszawie, z którymi mógłbym, nie wiem, na przykład wynająć mieszkanie. Poza tym tak naprawdę trochę rodzice też mnie namawiali na akademik ze względu na to, że nie wiem, mogłem zawrzeć nowe znajomości, będę zawsze blisko ludzi, którzy też studiują to samo co ja, mają do czynienia z tym samym wydziałem, są tak samo, nie wiem, zaangażowani w życie jakieś tam studenckie jak ja, więc ze względów finansowych i jakby powiedzmy społecznych to było dla mnie najbardziej naturalne rozwiązanie. Czy musiałeś dorabiać jakoś w trakcie studiów? Tak, dorabiałem. Na początku nawet wynikało to z gdzieś tam po potrzeby, powiedzmy, dofinansowania swojego budżetu, żeby przeżyć tak od pierwszego do pierwszego, jak się mówi. A później po prostu pracowałem, żeby ten budżet jakoś tam pomnażać i zarobić, nie wiem, na podróże, na, nie wiem, na kupno roweru, czegokolwiek, tak? I owszem, pracowałem tak naprawdę w różnych pracach, głównie fizycznych. Wakacyjnie czy też Też wakacyjnie, w roku? Też wakacyjnie. Powiedzmy miesiąc to była praca wakacyjna, miesiąc odpoczynku, tak. Powiedz, jak z życiem towarzyskim studenta? Ja mam bardzo dobre doświadczenia, szczególnie ze względu na akademię. Świetnie, po prostu poznałem fajnych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt do tej pory. Środowisko studenckie, szczególnie jak gdzieś ma się do czynienia na Politechnice na przykład z różnymi kołami naukowymi, stowarzyszeniami studentów, co gorąco polecam nawet samorządem studentów, to można naprawdę ciekawie spędzić swój wolny czas. Możesz powiedzieć coś więcej o samym kierunku studiów czy samej specjalizacji? Studiowałem energetykę, moją specjalnością jest chłodnictwo i klimatyzacja. I też w takim kierunku, ze względu na branżę, którą zacząłem gdzieś tam badać na trzecim roku, uznałem, że to będzie najlepszy wybór, bo ten trzeci rok to był taki czas czy moment, kiedy wybierało się specjalność u nas na wydziale. Będąc na kierunku energetyka, było kilka specjalności, między innymi jedną z nich było właśnie chłodnictwo i klimatyzacja. Ja po jakiejś zbadaniu branży, rozmowie ze starszymi kolegami uznałem, że to będzie najbardziej odpowiedni dla mnie kierunek pod kątem zdobycia później dobrze płatnej i ciekawej pracy, która pozwoli mi się rozwinąć. Także jeżeli chodzi o Politechnikę, na pewno daje bardzo dużo możliwości pod kątem zdobycia wiedzy na temat programów komputerowych, dzięki którym można bardzo szybko znaleźć dobrze płatną pracę po studiach, na temat zdobycia wiedzy pod kątem zastosowania pewnych rozwiązań, ogólnego zdobycia wiedzy pod kątem tego, co się dzieje na rynku pracy, tego, co się dzieje w technice, zdobycia też po części na pewno jakiejś wiedzy praktycznej, ale myślę, że to już w dalszej pracy zawodowej więcej tej wiedzy się zdobywa. Chciałam się zapytać właśnie, czy na tym trzecim roku, kiedy wybierasz specjalizację, czy jak to wygląda poznanie branży? Jeżeli nie jest się aktywnym, to tak naprawdę nic się nie wie o tym, co się dzieje wokół ciebie, czy w danym jakimś
takim środowisku. No, z mojej perspektywy wyglądało to tak, że owszem, jedna rzecz to były praktyki, które wymagała na nas uczelnia i te praktyki tak naprawdę trzeba było sobie samemu zorganizować. I to musiało być zbieżne z tym, co się studiowało. To było bardzo ważne, bo na to Politechnika kładła nacisk. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że szereg targów inżynierskich, targów pracy, które były organizowane na Politechnice, dały do myślenia i gdzieś tam stwarzały możliwość spotkania się z przedstawicielami tej branży, z przedstawicielami firm, które pracują w danej specjalności. Więc stąd szukałem. No i oczywiście czytałem w internecie po prostu o rynku. Tak? Jest mnóstwo portali akurat z mojej dziedziny, w których można przeczytać, jaki to jest rynek, jak szeroki, jakie możliwości daje, jakie perspektywy. Możesz powiedzieć parę słów o swoich doświadczeniach zawodowych? Zacząłem pracować na czwartym roku studiów. Miałem pewien czas, który chciałem wykorzystać, bo miałem tylko 2 dni zajęć w ciągu tygodnia, więc chciałem coś zacząć robić już konkretnego, żeby zdobywać już tą wiedzę na studiach. I to doświadczenie, które jest później z tego, przynajmniej jak patrzyłem po zapytaniach różnych firm, bardzo istotne. Więc zacząłem pracować jako doradca techniczno-handlowy w pewnej firmie, która sprzedawała urządzenia pomiarowe. I tam zaczynałem powoli się stykać z tą branżą i weryfikować może mój świat, tak, jaki miałem w głowie. Tego, co nam wykładowcy mówili na uczelni, tego, jak ja postrzegałem branżę właśnie z moich poszukiwań jakichś tam. Wszystko to zaczęło mi pokazywać, że nie wiem, wykorzystuję na początku 30% wiedzy, którą zdobyłem na studiach, reszta to jest doświadczenie, które zdobywam. Natomiast w miarę tego, jak zdobywałem to doświadczenie i zatrudniałem się w kolejnych firmach, gdzieś moja ścieżka rozwijała się aż do teraz, zobaczyłem jednak, że ta wiedza, którą zdobyłem na Politechnice, bardzo mi pomogła w tym, co osiągnąłem do tej pory. Więc w tym momencie jestem kierownikiem projektu w jednej z firm, która zajmuje się klimatyzacją i wentylacją tak naprawdę, czyli całą branżą. No, tak naprawdę mam bardzo dobrą inżynierską pracę, gdzie mogę wykorzystać tę wiedzę, którą zdobyłem na Politechnice, szczególnie wiedzę techniczną, obliczeniową, dotyczącą rozwiązań. Ten czas na Politechnice przynajmniej mi pozwolił na zdobycie wiedzy, która jest teraz nieoceniona tak naprawdę dla mnie. Jakieś rady Twoje dla studentów, którzy teraz wybierają się na Politechnikę? Żeby przemyśleli to, co chcą, co tak naprawdę ich najbardziej interesuje, może w ten sposób. Na początku, jak się studiuje, to ogrom tych wszystkich przedmiotów, ich poziomu skomplikowania może przytłaczać i tym nie należy zupełnie się zarażać. No i odwagi przede wszystkim w podejmowaniu jakichś tam decyzji dotyczących rozwoju. No i nauki, tak. Każdego roku w marcu są organizowane dni otwarte na stronie internetowej Politechniki. Na pewno można znaleźć te informacje, kiedy dokładnie one są organizowane. Bardzo cenne doświadczenie, w którym też uczestniczyłem w swojej klasie maturalnej. Bardzo dobrze można poznać to, z czym będzie się miało do czynienia, czyli zajrzeć tak naprawdę na wydział, w którym się będzie studiowało, nie wiem, zobaczyć, jak wygląda aula wykładowa, jak ktoś nie widział, jak wygląda laboratorium, posłuchać wykładów, na przykład jak wykłady wyglądają, bo są przykładowe wykłady prowadzone w czasie tych dni otwartych. Każdy wydział, każdy nawet kierunek ma swoje stanowisko, wystawiają się
wszystkie koła naukowe, które działają na Politechnice, na różnych wydziałach, zrzeszenia studentów, więc naprawdę już na etapie gdzieś tam wyboru uczelni czy zainteresowania daną uczelnią można bardzo dobrze poznać, na pewno w jakimś stopniu to, co może nas czekać na danej uczelni. I tak jest w przypadku właśnie dni otwartych na Politechnice.